Już 20 września tego roku w hali stulecia we Wrocławiu ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Bardo. W tym dniu podczas wyjątkowego koncertu zespołu pieśni i tańca Śląsk burmistrz Barda wręczy tytuł honorowego obywatela swego miasta dla dyrektora zespołu Zbigniewa Cierniaka. Zespół Śląsk w Bardzie występował już 7-krotnie w przeciągu 6 lat. No, stworzyły się przyjaźnie i też to, co jest dla nas dumą, dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak przyjął, no, można powiedzieć, zaproszenie do przyjęcia tytułu honorowego obywatela Barda i 20 września w hali stulecia we Wrocławiu o godzinie 18 odbędzie się wielki galowy koncert. No i na tym koncercie zostanie właśnie wręczony tytuł honorowy obywatel. Zaprosiliśmy wszystkich naszych mieszkańców, przyjaciół, również władze województwa, zarówno te świeckie, jak i kościelne, które przyjęły zaproszenie i mamy nadzieję, że przy 5000 samorządowców i leśników będzie to przepiękne wydarzenie, piękna gala. Tym bardziej, że rok 2019 jest rokiem stulecia urodzin założyciela zespołu Stanisława Hadyny, stąd też tym bardziej czujemy się dumni i zaszczyceni. Czyli od tego momentu można powiedzieć, że już zespół pieśni i tańca Śląsk będzie regularnie co roku w Bardzie? Co najmniej raz w roku będzie i tutaj nie zdradzamy jeszcze z dyrektorem tajemnicy, powiemy to 20 września, ale szykuje się wielka niespodzianka właśnie związana z Bardem i związana z terenem, czyli konkretnie z Nysą. Być może nazwiemy to występ Śląska na wodzie, a jak będzie w szczegółach, to już niebawem powiemy w mediach.